Czy ktoś tutaj jest z tej stajni? Tornado? Zaraz, czy my się znamy? Tornado, to ja, twoja siostra. Zumba, nie pamiętasz mnie? Zumba? O, siostra. Dawno cię nie widziałam, ja ciebie też. Wow, kiedy my się widzieliśmy? Jak byliśmy mali. Wow, ty jesteś tu przywódcą? Tak. O, to brawo. A masz żonę? Tak, mam, tylko nie wiem, gdzie jest. Praktycznie nie wiem, gdzie ona jest, więc... Chyba tak. Tornado, co się dzieje? To chyba już... Jak już teraz? Co się dzieje? Dobra, słuchaj, to ja szybko... Spokojnie, nie musisz mnie oprowadzać. Ja z kogoś znajdę i może mnie oprowadzi. Dobrze, chodźmy. Spokojnie. Oddychaj. To już. Wiem, że to już. Ojejku. To jest... Ona. Ona? O, jaka słodka. Za drugim razem stała silna. Tak, jak ją nazwiemy? Tak myślałem ostatnio, tak gdyby dziewczynka się urodziła. Nadzieja. Piękne imię może być. Na pewno inne źrebaki będą się cieszyły, że mają nową koleżankę. Tak. Tylko mnie to dziwi, że ona jest takiej innej maści niż my. Mnie też, ale no jest taka prawie jak my, podobna. No, do ciebie. Przepiękna. Nasza córeczka, ale czemu ona nie ma gumy jak na włosach? Czy co, te prześrebaki się nie rodzą z gumkami. Może ludzie jej kiedyś zepną. Dopiero się urodziła. A no tak, zapomniałem, wybacz. To ja idę oprowadzić moją siostrę, a ty opiekuj się naszą córeczką, dobrze? Teraz wracam. Dobrze. Najpierw ja chcę zobaczyć moją... No ja chcę zobaczyć ją, chodź. Ale kogo? No twoją córkę. Zostałam ciocią, dobra. Oczywiście musiała tu przybyć. O, jaka słodka! Wow, podobne nawet do was. Aha, tak. O, jakaś chudziutka. Słuchaj, jak skoro ty rodziłaś, to ja się już oprowadziłam sama. Naprawdę? Tak, więc ty się możesz opiekować swoją córką, a ja tu zostanę. Tak, tylko niestety jest wojna. Jaka wojna? Już niedługo będzie. O,